czym oczywiście zyskał dodatkową sympatię łódzkiej publiczności. Riken do Herlisia, tutaj po lewej stronie niepilnowany Lambert, Herlisz, Lambert i gol! Niestety błyskawiczny kontratak po przejęciu piłki w środku boiska i Paul Lambert w 13 pechowej dla Widzewa minucie strzela bramkę dla Borussii Dortmund. Dostał piłkę Herlisz, nie zdecydował się wyjść do niego Tomasz Łapiński. Herlisz zauważył, że ma sporo miejsca Paul Lambert, w zasadzie defensywny pomocnik, ale często włączający się też do ataków swojego zespołu. No i Szkot potrafił to wykorzystać. 1-0, Widzew i musi teraz myśleć o odrabianiu strat. Rzut wolny dla gospodarzy, Citko. Teraz piłkę zostawił Czerwiec na pole karne. Debiński, gol! Błyskawiczne wyrównanie! Minuta po trafieniu Lamperta i jest już 1-1. No, nie wiem, być może uspokoiła ta bramka piłkarzy Borussii. Nie zaopiekowali się odpowiednio widzewiakami przy tym całym fragmencie gry. I Jacek Dębiński, bohater meczu z Legią, strzela swoją bramkę w Lidze Mistrzów. Piękny strzał głową napastnika Widzewa. 1-1, a nie minął jeszcze kwadrans gry. Błyskawiczna odpowiedź Widzewa. Jeszcze raz oglądamy tę akcję. Dębiński wygrał rywalizację z Kolerem. Pokonał Klosa, ale teraz już... Majak. Dębiński, Majak! Zamel i Klos poza bramką. Dębiński technicznym strzałem strzela drugą bramkę! Wspaniała akcja Widzewa, 2-1 w 20 minucie tego meczu. No, to było 5 minut, które powinno utrzeć nosa Franzowi Beckenbauerowi. We wrześniu powiedział, że Champions League nie ma miejsca w tych rozgrywkach dla takich drużyn jak mistrzowie Polski czy Norwegii. To Franciszka Smudę ubodło do żywego. On bardzo chce to spotkanie wygrać. Ale myślę, że już tym fragmentem gry widzewiacy to udowodnili. Wspaniały techniczny strzał Jacka Dębińskiego. Trzeci gol z rzędu dla Widzewa. Ten jeden jakże ważny w meczu z Legią i teraz dwa z Borussią. Od 20 minuty Widzew prowadzi z mistrzem Niemiec 2-1. Uspokoiło to prowadzenie rywali, a Widzew potrafił to wykorzystać. Minuta drugiej części gry. Szapuita. I co? I gol. Niestety. Jak to się stało, że ta piłka dotarła do Kolera, a ten wpakował ją do siatki? Wielka szkoda. Za chwilę to wszystko jeszcze raz obejrzymy. Wybuch radości na ławce Borussii Dortmund. To jest ten remis, który wystarcza mistrzom Niemiec, aby awansować do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Majak starał się przeszkadzać Kolerowi, ale nieskutecznie. Silnie bił piłkę Szapuita, mocno podkręcona, ściągnął na siebie dwóch obrońców. Herlisz i choć nieczysto uderzył piłkę Koler, ta wpadła obok Szczęsnego. Cóż przy słupku, 2-2. Pierwsza bramka Kolera w obecnych rozmowach.